Rodzinnie spędzamy dzisiaj czas, rodzinnie świętujemy, rodzinnie bawimy się. Świętujemy dzisiaj taki dzień rodziny. Celem też oczywiście jest zabawić się, ale również chcemy w naszej parafii uruchomić przedszkole katolickie. Chcemy zebrać na ten cel fundusze. Środowisko ma duży wpływ dzisiaj na kształtowanie, formowanie dziecka. Nie da się dzisiaj dziecka zamknąć w czterech ścianach hermetycznie, ale dzisiaj też dziecko potrzebuje środowiska konkretnego i też ważne jest to środowisko, gdzie się można kształtować. Dlatego też dzisiaj jest taka potrzeba, aby uruchomić takie przedszkole. W Głogowie pierwsze takie przedszkole katolickie. Buduje się piramidę, czy buduje się dom, czy buduje się szkołę. To jest składanie cegiełki do cegiełki, kawałka zaprawy, cementu, mieszanie, trochę wody. I nigdy tego nie robi jedna osoba. Coś, co jest duże, coś, co jest wielkie, buduje zespół osób. Przyjechały różne ciekawe osoby, które dają swoje cegiełki, dają swoją zaprawę i budujemy przedszkole. Zacną inicjatywę. Dzisiaj w dobie niedoboru przedszkół, miejsc przedszkolnych, jest to szczególnie istotne. Można tutaj zakupić cegiełkę i kupić sobie produkty różne spożywcze, garmażeryjne i wtedy wspieramy tworzenie tego naszego przedszkola przy naszej parafii. Jako spółka Lubimpex staramy się wspierać wszelkie inicjatywy związane z działalnością charytatywną. Ważnym jest, aby takie imprezy były wspierane też przez lokalny biznes, duże spółki, małe spółki. Niekoniecznie musimy robić tutaj w tym miejscu biznes. Każda taka inicjatywa po prostu konsoliduje lokalne społeczeństwa, a przy tym możemy tutaj zaprezentować swoją działalność i w ten sposób się reklamować. Wspaniałości przygotowane i dla najmniejszych, i dla tych nieco starszych. Występy dzieci od przedszkolaków do szkoły podstawowej. Zespół Klemensiątka, wiele atrakcji dla dzieci, pokazów strażackich, policyjnych. I też sporo jest atrakcji takich konkursów sportowych. Wyglądacie na wygadane. Jak wam się dzisiaj podoba? Super jest. Tak, jest idealnie. Dzisiaj oczywiście też wieczorem rozpocznie się blok dla dorosłych, zespoły muzyczne Radocha, chór gospel znany tutaj w Głogowie i nasz tutaj chór parafialny Zatowa. Również konkursy dla dorosłych. Kto jest patronem naszej parafii? Proszę bardzo. Święty Mikołaj! Cenne nagrody. A co można wygrać? Mikrofalówki. Odkurzacie, tablety, telefony. Są karteczki po prostu w środku i jak się bywa, jak się ma bułkę, to można coś wygrać. Mieszać, mieszać, tak jest. Proszę, zapraszamy. Z tej imprezy, z tego pikniku, chyba najfajniejszą rzeczą, którą dla mnie, którą mogę zaobserwować, że widać w niej, tak chyba jak w zwierciadle, wspólnotę taką parafialną. Tutaj te wszystkie osoby, które się w to zaangażowały, od pań, które sprzedają ciasto, od pani, która nalewa grochówkę, od chłopaków, którzy obsługują dmuchańce, od obsługi sceny. I to jest coś pięknego, że jest takie grono ludzi, którzy potrafią poświęcić swój czas dla budowania wspólnoty. Jest chyba też ta wspólnota w celu właśnie, że z jednej strony sceny, powiedzmy, są ci ludzie, którzy coś tam ufundowali, coś zasponsorowali, coś podpromowali, a z drugiej strony są ci ludzie, którzy przychodzą, żeby kupić kawałek ciasta, kupić kawałek grochówki, że tak powiem, kupić jakąś tam moją książkę, dorzucić parę złotych. Czy są tak naprawdę współtwórcami tego naszego celu, po który tutaj przyjechaliśmy? Niezależnie od tego, po której stronie stoi, czy właśnie tej firmy, która sponsoruje, czy człowieka, który przyjdzie, wesprze, czy z ciekawości, czy z realizacji właśnie tego wyższego celu. Dziękuję wszystkim serdecznie, bardzo. Jestem bardzo mile zaskoczony. Bardzo świetna impreza. Trzymajcie tak dalej. Czy warto byłoby taką imprezę powtórzyć? Życzyłbym i organizatorom, i celowi, któremu ta impreza jest poświęcona, żeby nie trzeba je było powtarzać.
żeby jedna wystarczyła, aby ten cel zrealizować. Natomiast nawet jeśli ten jeden cel zrealizujemy, to jest cała masa jeszcze innych rzeczy do zbudowania. To jest dopiero początek świata, który budujemy. Fajna impreza i myślimy, że w przyszłym roku oczywiście też będziemy mieli możliwość wsparcia księdza Łukasza. Ten szczytny cel po prostu zostanie osiągnięty. Życzę mu tego z całego serca. Jest czas pracy wielu ludzi od tego zakonu Destynu, wielkiej majówki rodzinnej. I też celem było to, abyśmy mogli tu się zgromadzić, pobawić razem ze swoimi rodzinami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się włączyli. Niezwykła praca wielu sponsorów, którzy dawali bezinteresownie na szczytny cel.